Dziękuję. Jeszcze pani sekretarz Tamara Korycka zgłosiła się. Udzielam pani głosu. Halo? Panie Halo, proszę. przewodniczący, panie, panowie radni. Ja chciałam spróbować właśnie może wyjaśnić pani radnej Iwonie Kołos. Nie wiem czy, ale spróbuję, może zmieni pani radna zdanie odnośnie tych stwierdzonych przez nią niepotrzebnych wydatków na remont sali. Mając właśnie na uwadze to, że do projektu budżetu zostały jakby wprowadzone te środki, chciałam powiedzieć, że Urząd Miasta patrzy bardziej dalekowzrocznie, bardziej tak w perspektywie przyszłościowej na tę sprawę przygotowania miejsca obrad, posiedzeń. I teraz powiem tak, niekoniecznie tej Rady Miasta, bo Rada będzie funkcjonowała i w kolejnych kadencjach. Skład, w której będziecie wchodzić może i Państwo, ale też i inni nowi radni, tak jak to zazwyczaj bywa. My myślimy o wszystkich radnych tu w urzędzie, i obecnych, i tych przyszłych. I myślimy o tym, by stworzyć godne miejsce dla funkcjonowania organu stanowiącego. I jestem przekonana, że z pewnością są radni, którzy w duchu myślą podobnie. Nie tak, jak to właśnie przedstawiła pani radna Iwona Kołos, bo podczas komisji powiedziała, że może siedzieć coś w tym rodzaju, w takiej sali, przy takich stołach. No dobrze, no teraz jeszcze można trochę posiedzieć, ale to tylko przejściowo, bo stan tej sali wymaga odnowienia. I tak jak chciałam powiedzieć, bo nie zostało to odczytane, ale tak jak w odpowiedzi na pytanie pana radnego Piotra Ostaszewskiego, pan burmistrz trafnie ujął, że Rada Miasta jako organ stanowiący i burmistrz jako organ wykonawczy to dwa organy administracji samorządowej. Dwa organy administracji samorządowej. Jest to więc idealna lokalizacja, by oba te organy były obok siebie. Ja może z racji nadzoru dwóch referatów związanych z obsługą Rady. Najbardziej jestem jakby zorientowana od strony potrzeb zapewnienia funkcjonowania Rady Miasta. I to lokum jest ważne po pierwsze obsługi przez pracowników merytorycznych, obsługi informatycznej, technicznej i poza tym, czy Rada Miasta nie zasługuje na lokum, które byłoby urządzone na stałe, tak jak to jest w innych samorządach? Postulowanie niektórych z Państwa radnych za tym, by sesje odbywały się w BDK-u, to też znowu prowizorka, bo ja chcę Państwu przypomnieć, tym, którzy byli radnymi, no czy nie, no wszyscy przecież w sumie nie, prawda, tych, którzy byli wcześniej radnymi. Dlaczego tak powiedziałam, że to prowizorka? Bo tak jak to było w starym BDK-u, tu znowu trzeba byłoby wozić sprzęt, ustawiać każdorazowo kamery, nagłośnienie, mikrofony, krzesła, stoły, zaraz wszystko demontować, zdejmować i wynosić, bo tamta sala służy innym celom. Ja rozmawiałam kiedyś z panią dyrektor, tak nie tak dawno, w tym roku, z panią dyrektor Bielskiego Domu Kultury i tam nie ma miejsca na przechowywanie na przykład stołu. Więc co? Więc trzeba byłoby z powrotem wieść je tu. No ale gdzie tu? Skoro niektórzy z państwa chcą się pozbyć tego budynku. Dlatego mając na uwadze brak środków, by zrobić z rozmachem za jednym razem, no tak pomyśleliśmy, że małymi kroczkami najpierw przygotować salę. Ja we wrześniu z kierownik referatu BR podjęłam kroki, by zrobić takie wstępne rozpoznanie i ustalić niezbędne środki, by w sposób oszczędny, bo 63 tysiące to nie jest dużo na to, co chcielibyśmy zrobić, ale efektowny doprowadzić salę do takiego stanu, by chciało się do niej wejść i przebywać, a nie tak jak teraz. Dlatego no, chciałabym prosić i chciałam zwrócić uwagę, żebyście wzięli Państwo pod uwagę, że właśnie ta kwota 63 tysięcy to nie jest niewielka kwota w porównaniu z innymi środkami, które są przeznaczone na inne zadania. Wyszczególniliśmy tam w wyjaśnieniu, na co zostały te przewidziane te środki. No i proszę panią radną Iwonę
Kołos, pan Ostoszewski występował, no myślę, że tutaj nie zabierał głosu, pewnie odpowiedź go satysfakcjonowała. No i inni, którzy podchodzą właśnie tak, by spojrzeli na sprawę trochę z perspektywy innych, nie tylko swojej. Bo trzeba patrzeć przyszłościowo, nie także tu i teraz. Bo te środki to się rozpłyną w gąszczu potrzeb, a tak coś zostanie. Tak, bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.